Panie, panowie, witam w opowieściach z tysiąca jednej dupy. Dzisiejszy temat to kiedyś robiłeś lepsze filmiki. Teraz do dupy. Jest to e, mój mały komentarz. Chciałem napisać to w komentarzach, ale stwierdziłem, że temat jest odrobinę szerszy, powiedzmy. Pod jednym z filmików ostatnich pan uroczy Sky <gryw> napisał Lubię twoje filmiki, Żuk, ale to nie to, co kiedyś są już dupne. Używając oczywiście całego dyspozytorni, całej dyspozytorni dużych liter i przecinków. E, I to jest właśnie ciekawa rzecz. Pierwsze takie i jeszcze jedna e, dodatkowa komentarz ją e, to f, e, pewna osoba urocza stwierdziła, że teraz robię w miarę, fi, teraz robię dobre filmiki, ale najlepsza to seria była e, moja pierwsza z Minecrafta. Minecraft -teki, którą osobiście uważam za e, słabą, ogólnie ogólnie słabą. Są lepsze odcinki, wiadomo, lepsze chwile, ale ogólnie jest. Takowóż więc. Ale jest to seria, na której zdobyłem pierwszych 3 wydżów, więc jest miło. Miło i radośnie. Pan Skyak, którego właśnie wlazłem sobie w profil i zobaczyłem, że nie zalakował żadnego mojego filmu. Nawet nie widziałem, żeby subskrybował, ale w sumie sprawdzę. Takowoż więc nie mam takiego subskrybenta i ten gentleman nigdy nie zalakował mojego filmu. Widziałem całą historię jego obecności na YouTubie. Nie wiem, czy to jest na przykład ograniczenie do roku, czy coś takiego, ale mój kanał istnieje od roku, więc... Nie wiem, czy to jest ostatnie... 500 jego aktywności, nie mam pojęcia, ale cały czas brałem load more, load more, load more. I nie ma tam mnie nigdzie. Takowóz, więc. Yy, ja. Teraz było, było lepiej. W którym momencie? Szczerze mówiąc właśnie ja. E, jest. Dlaczego w ogóle to wszystko zrobiłem? Dlaczego go sprawdziłem? Dlaczego? O, kiedyś robiłeś lepsze, teraz do dupy. Ja nie olewam y, komentarzy, które są negatywne do mojej osoby. Zawsze sprawdzam, o co chodzi, czy ta osoba lajkowała filmiki moje, jeżeli tak, to jakie, żeby sprawdzić na przykład, że ona yy, lubiła, aha, ten pamiętam, o ten dobrze wyszedł, U, ten, o, ten, ten, dobrze, o, ten, lubi moje odcinki specjalne, lubi moje odcinki, nie wiem, tylko z Minecrafta i dlatego reszta jej się nie podoba, lubi odcinki, gdzie byłem z kimś, lubi odcinki, yy, gdzie robię recenzję, czy coś takiego i wtedy widzę na przykład, w czym problem, jeżeli nie widzę na przykład takiej kontynuacji, że lubi tylko jednego rodzaju, no to widzę, aha, no to dobra, muszę przyznać, że ten odcinek jest gorszy, czy jest słabszy, czy coś takiego, bo to się oczywiście zdarza. Nie może się nie zdarzyć. To jest imposuj bru. Nie ma człowieka, który nie ma gorszego dnia. Jeszcze trzeba mieć też lepszy dzień, żeby potem zauważyć te braki. W czasie nagrywania, czy coś takiego. Yy, więc zawsze są jakieś problemy, zawsze ktoś będzie miał problemy. Tylko, że pan skaja tak, nie wiem, czy to próbuje po prostu trollować, czy coś takiego, ale według mnie ja robię lepiej niż było to kiedyś. Jest lepiej, jest ciekawiej, jest szybciej, jest dynamiczniej. No też jest na przykład różnorodność materiału większa w stosunku do e, mojego Minecrafteki, który był dawno temu. Tak jak pewien gentleman powiedział, że to najlepsza seria. Ale tu jest OK, to jest inny temat, to jest najlepsza seria, a nie najlepszy okres w kanale, więc to jest inna kwestia. Jakby ktoś teraz siadł do CubeWarda, to też miałby NAJLEPSZĄ SERIĘ, a nie, że e, nie zalewasz cały czas kanału tego tym samym, czy coś takiego. Zupełnie dwa różne tematy, nie mylcie ich. To jest lepsza seria lub lepiej robisz filmiki w tej chwili. To są dwie różne rzeczy. Naprawdę. Bo na przykład można było. Już parę razy widziałem na dużym kanale, że co drugi dzień na przykład był Minecraft. Z jednej serii, i co drugi dzień były różne materiały. I ten Minecraft na przykład został nagrany, chyba 5 czy 6 odcinków nagrali jednego dnia. I to było widać jak cholera, ponieważ wyszły słabo, bardzo słabo. To, był bardzo, to jest bardzo popularny kanon nie był, jest jeszcze bardziej popularny teraz. Yy, oszły odcinki słabo, i oni przez to mieli 5 odcinków słabych co drugi dzień. Czyli praktycznie tydzień mieli jakby taki. Gdybym oglądał tylko Minecrafta. U nich, to bym wiedział, to bym sobie pomyślał, kurwa, co się z nimi dzieje. Albo gdybym nie wpadł na pomysł, e, że oni właśnie to wszystko nagrali jednego dnia, bo nie wiem, czy się pieszczyli, wyjeżdżali gdzieś, Ewa, i musieli się śpieszyć. Ja też muszę się śpieszyć, ja też muszę się ściskać w dane daty, więc y, wiem, wiem, jak to jest. No i poza tym nie mogli jakby tego wypierdzielić, bo w Minecraftu budowali coś i nagle co. Pff, e, to było około dwie godziny grania, tak? Nagle w dwie godziny grania pojawiło, im się raz tam budynków zrobili gdzieś tam, przynieśli się. Nie mogli tego wykasować, niestety musieli wrzucić te słabsze materiały, e, więc to też takie twierdzenie, po, po tym tygodniu mógłbym stwierdzić, ja że robicie kiepskie odcinki, to jest nie to, co kradłeś, me, unsubscribe, to akurat ten gentleman pan Skype, <grybety> nawet nie miałby z czego a, ponieważ nigdy mnie nie subskrybował, e, tak, obóż więc. Zawsze warto sprawdzić kto i dlaczego ma do was negatywne nastawienie. To jest moja taka lekcja, dlaczego ktoś robi słabsze filmiki i tak dalej. Wiadomo, że ktoś będzie miał słabszy dzień. Ja osobiście uważam, że teraz robię, no tak jak wspomniałem, lepsze materiały niż kiedyś. Więc tym bardziej mnie zaciekawiła... Yy... Teorie pana Skaja taka, że teraz są gorsze. Wiadomo, że z, to jest akurat pod filmikiem z pana Braina, który był ostatnio. Wiadomo jest, że e, bardzo dużo robię sam materiałów, jeżeli zauważyliście jakimś sposobem e, i. Mój styl prowadzenia nie przynosi się jeszcze na multiplayer, muszę się tego nauczyć, muszę się nauczyć, a żeby się nauczyć, muszę to robić, tak owóż, więc nadal widzicie e, postęp mojej nauki i mojej ewolucji, razem z ewolucją mojej brody Lincolna. Jak widzicie e, nadchodzi zima, więc zaczyna się robić biała, ponieważ tym jest naturalny kamuflaż z przodu, e, żeby jakby co, to jakaś pani na mnie wejdzie, Prum, chodź, ja, przepraszam. Prum. Cholera, są kurtki grube, nie pomyślałem o tym. Ale niektóre i tak noszę z dekoltem. Przynajmniej u mnie. Przynajmniej u mnie. Są nadzieje, że chcą nadzieje. Plan musi się udać. Plan pięciomiesięczny nie musi wypalić. A, materiał. Tak więc nauka dla Was, którzy może się interesują jakby podszewką kanałów i dla tych, którzy chcą stworzyć kanał: nie zamartwiajcie się bezpodstawnie i bez sprawdzenia. Yy negatywnych rzeczy, nie martwcie się o nie, po prostu sprawdźcie, czy faktycznie taki wygląda, jak ktoś podejrzewa. Bo tak jak widzimy, pan Sky <grym> okazał się być prawdopodobnie trolem. Albo i nie. Albo i nie. W każdym razie nie widzę żadnych postaw, żeby się przejmować jego komentarzem w tej chwili. W każdym razie dziękuję bardzo za podsłuchiwanie kolejnej opowieści z tysiąca jednej dupy, albowiem bo mam ich dużo i z wielu mogę wyciągać ciekawe rzeczy. Ja mówię, do usłyszenia i do zobaczenia. I zrzuczenia oczywiście. Następnym razem. Papa. Pa.